100 lat, 100 lat, Waldemar Wilkołek, niech ci nie grozi osikowy kołek. Od twojego pierwszego wejścia na stadion żużlowy, powiedz coś o tym więcej. Dokładnie, 40 lat temu tata, który jest dzisiaj na trybunach, zabrał mnie na żużel, miałem wtedy 7 lat i od tamtej pory miłość trwa. I chciałem życzyć wszystkim zawodnikom powodzenia, niech wygra Czapa. To znaczy, niech wygra najlepszy, przepraszam. Gratulacje!
zrobiłem, nic nie pomogłem. Gratuluję bardzo serdecznie. Proszę, poczekaj, nie, no czekaj. Co, będzie wyczytana przecież. Od 16 miejsca. Już wiesz, co się spodziewa. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Gratuluję bardzo. Miejsce pierwsze, przypomnijmy, pierwsza kobieta na świecie, która wygrała zawody żużlowe na torze klasycznym. Edyta Boś! Macie! Rewelacyjne, zadowolony jestem bardzo. Szczególnie, że zwycięzcą, bo okazała się Edyta, to naprawdę już jest pełny sukces. Cieszę się bardziej, niż sam bym miał wygrać. Tym bardziej, że wygrałem z jej mężem w finale B, to jestem jeszcze bardziej zadowolony. Także wszystko jest naprawdę idealne. Wspaniale, nie tak wspaniale jak w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku wygrałem. W tym roku wygrała moja żona. Także zwycięstwo pozostaje w tym samym domu. Bardzo się cieszę i jestem naprawdę w ciężkim szoku, że tak to się skończyło. Także była wspaniała zabawa i wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy tutaj przyczynili się do organizacji tego. Było super. Plany na przyszły sezon, no, mam nadzieję, że jeśli zdrowie pozwoli, to jeszcze gdzieś tam w Ekstralidze, a jak nie, to w pierwszej lidze gdzieś się zahaczę i coś tam powalczę, bo pokazałem dzisiaj, że pomimo 41 lat jeszcze jestem w formie i trzymam gaz, a nie każdy w moim wieku to potrafi. Jeszcze nie wierzę, ale naprawdę super uczucie.